Nauczyliśmy się mówić, że śmierć jest końcem życia, ale tak jak dzisiaj biskup ordynariusz mówił w katechezie porannej, ze śmiercią niewyobrażalnie wiele się zaczyna. I te dwa dni szczególne, wszystkich świętych i dzień wspomnienia zmarłych, to jest wspaniała nowina o tajemnicy świętych obcowania, czyli że życie się nie kończy, że to życie, które znamy, wszystko co znamy tu na ziemi, to jest wstęp, preludium do tego, co Bóg przygotował dla swoich dzieci. Bo Bóg przede wszystkim, kochający swoje dzieci, Bóg miłość, chce, żeby dzieci były z Nim i nie może się wprost tego doczekać. Oczywiście, kiedy słyszymy o świętych, to od razu przypominają nam się wszystkie nakazy i zakazy i zasady, które sprawią, że dostaniemy się na podium tego wielkiego wyścigu nazywanego życiem do świętości, powołaniem do świętości. Ale przecież Jezus dzisiaj dobrze tłumaczy, co to znaczy być świętym, do czego jesteśmy zaproszeni. Bo błogosławieni są, czyli szczęśliwi są, ubodzy. Prości, płaczący, pokrzywdzeni. I w tym Bożym myśleniu o nas i w Bożej polityce miłości nie ma ja i wy. Jesteśmy tylko my. Więc Bóg kocha wszystkich cierpiących i słabych i nie dających sobie rady. I nienarodzone dzieci, i matki, które się boją, bo mają dzieci chore pod swoim sercem. I tych, którzy są wściekli, i tych, którzy są niewściekli, i prawi, i lewi. Bóg kocha wszystkie swoje dzieci i to jest dla nas wielka radość. Dla nas chrześcijan, którzy tego Boga znamy i winniśmy tą drogą iść z radością, z podniesioną głową. Myślę, że warto na to wspomnieć w tym dniu.